Dzień dobry. Witam wszystkich w kolejnym odcinku Q&A. Przez dłuższy czas nie nagrywałem, ponieważ zbierałem pytania, no ale kilka pytań się nazbierało. Pora zatem nagrać kolejny odcinek Q&A. Będzie to już odcinek chyba 12, jak dobrze liczę. No i zobaczmy, jakie pytania żeście mi tutaj zadali, a są różne, nawet z gatunku osobistym. Pytanie numer jeden, a właściwie tu będą trzy pytania, a nawet cztery z tego, co widzę. Jakie linie pan pamięta z innych spółek i ich przebiegi tras? To byłoby pierwsze pytanie. Jakie linie pamiętam? Powiem tak, na pewno pamiętam 16. Na pewno pamiętam 19, tak mi się przynajmniej wydaje. No i oczywiście 10, bo 10 jeździłem, w sensie jako pasażer. Co jeszcze mogę pamiętać z linii innych spółek? 103 myślę też, żebym sobie poradził, jakby trzeba było jeździć. No i chyba 22, chociaż... No, w sumie chyba bym sobie poradził, bo ona co prawda jedzie później do Juchnowca. No ale do Juchnowca jeździłem jako 110, więc w sumie to chyba niewiele się zmieniło. Więc tak naprawdę bym sobie poradził z tymi liniami. Jak widzicie, są to linie bardziej KPK niż KZK na przykład. Chociaż 103 to jest akurat KZK. No w każdym bądź razie... Szczerze mówiąc, to niewiele jest takich linii z innych spółek, które bym bez problemu znał i mógłbym wsiąść i pojechać. Także sami widzicie, człowiek się przywiązuje do swojej pracy, do swoich linii, a inne linie niestety, ale nie są już tak dobrze znane, no co zresztą zrozumiałe. Kiedyś jak było jedna MPK jako całość, no to wtedy niestety, ale trzeba było, niestety, no albo na szczęście, trzeba było znać wszystkie linie i wtedy nie było problemu. Także tak to mniej więcej wygląda. Nie za wiele tych linii, powiem szczerze, no ale jest jak jest. Pytanie drugie. Czy jechał pan kiedyś pod miejskim manem EL283, numer boczny 901? Nie wiem za bardzo, o jakiego mana chodzi, bo w sumie u nas był też man 901 przecież, który pojechał na Ukrainę. Więc jeśli chodzi o tego 901 naszego, to tak, jeździłem, a podmiejskiego, no to... pod miejskimi nie jeździłem, więc nie jeździłem. Jaki autobus był najtrudniejszy w obsłudze w pana spółce? No na pewno autobus, który miał manualną skrzynię biegów, czyli ten nasz MAS, na którym zresztą zdawałem egzamin na prawo jazdy na kategorię D. Był na pewno najtrudniejszy, chociażby właśnie z tego względu, że była skrzynia manualna, no i wiadomo, jak się czymś takim jeździło. Według mnie trudną do obsługi jest też kapena, chociaż może się wydawać to śmieszne, ale tam jest strasznie ciasno w tej kabinie. Na przykład jak ktoś jest dużego wzrostu, tak jak ja, to jest tam problem po prostu z miejscem najwyraźniej, najzwyczajniej. Bo pamiętam, że jak dwa razy mi się miałem przyjemność albo nieprzyjemność jeździć tym sprzętem, to po prostu klinowała mi się normalnie noga tam, gdzie sprzęgło trzeba było wciskać. No i sam fakt, że ona też jest, te kapeny są też manualne, czyli nie są z automatyczną skrzynią biegów, tylko zwykłą, no to też w pewien sposób jest jakimś tam uciążliwe dla kierowcy. No wiadomo, czasy się zmieniają, nie ma co tu porównywać czasów dwustopniowej skrzyni biegu, podwójnego, dwustopniowego sprzęgła, czy jak to tam się nazywa fachowo, jakie było na przykład w Jelczach, czy chyba nawet i w Ikarusach, że trzeba było na dwa razy biegi wrzucać. Więc nie ma co tutaj porównywać takich rzeczy do tego, co mamy teraz. Czasy się zmieniają, wiadomo, że obsługa autobusów jest coraz łatwiejsza, nie coraz trudniejsza, więc wiadomo, że te autobusy, które kiedyś jeździły, były bardziej skomplikowane, więc ja nawet do nich się nie porównuję. Kierowcy też się przyzwyczajają, do dobrego się człowiek szybko przyzwyczaja, kierowcy też do dobrych autobusów, więc no wiadomo, że jak się jeździ automatem i trzeba wsiąść na manuala, no to wiadomo, że będzie zawsze dużym obciążeniem, uciążliwym takim będzie samochód, autobus z manualną skrzynią biegów na przykład.
A tak poza tym, no to co tam, większych problemów nie ma. No wiadomo, w tych Mazach jeszcze dodatkowo dochodził problem lusterek. Te lusterka były takie malutkie, nie takie duże, panoramiczne, jak w tych nowoczesnych autobusach. Ogólnie powiem tak, wszystkie te stare autobusy, które jeszcze jakiś czas temu jeździły po naszych drogach, one miały takie bardzo małe lusterka, w których mało było widać i naprawdę ciężko było czasami z manewrami. To było na pewno dodatkowym obciążeniem dla kierowcy. Trzeba było bardziej uważać i było tak, jak było. No, ale czasy się zmieniają, na szczęście wszystko idzie w innym kierunku. Także jeśli chodzi o obsługę autobusów, więc to się zmienia i na szczęście autobusy są coraz lepiej konstruowane. No wiadomo, jedne będą lepsze, drugie gorsze, ale jakoś to w tym kierunku zmierza właśnie. I pytanie czwarte, trochę osobiste, jakie jest ulubione jedzenie i napoje? Z moich ulubionych napojów. Czy ja mam jakiś ulubiony napój? Na pewno kompoty domowej roboty to są moje ulubione napoje. A z takich sztucznych, że tak powiem, no to lubię napój grejpfrutowy bez cukru. I na przykład, no i wodę oczywiście, nie? Tylko ja wolę wodę gazowaną niż niegazowaną, bo niegazowaną to mam w kranie i mam jej podziurki w nosie. A gazowaną to, no wiadomo, inaczej smakuje, szczególnie schłodzona. A jeśli chodzi o jedzenie, moje ulubione, ja lubię domowe jedzenie. Nie lubię fast foodów za bardzo, chociaż oczywiście lubię zjeść sobie czasami kebaba, czy jakąś pizzę, czy jakąś dobrą sałatkę. Nie lubię jakiegoś takiego tłustego jedzenia za bardzo. A z domowego jedzenia, no to praktycznie wszystko to, co moja babcia, moja mama gotowała, to w zasadzie wszystko lubię. Z małymi może jakimiś tam wyjątkami. Nie lubię na przykład wątróbki strasznie. O, także tak to wygląda. To by było tyle, jeśli chodzi o pytanie, o te pytania jednego z was i zaraz jeszcze kolejne pytanie, tylko muszę znaleźć. Pytanie kolejne. Nie wiem, czy było to pytanie zadane, ale jeśli musiałby pan zacząć od nowa z komunikacją miejską, lecz z doświadczeniem, które pan posiada, to jaką spółkę by pan wybrał i dlaczego? No to ja już chyba po części na to pytanie odpowiedziałem, że w tej chwili nawet gdybym nie tylko zaczynał, ale gdybym miał na przykład do wyboru, którą spółkę bym chciał wybrać, to bym pozostał w tej, w której jestem. A gdybym zaczynał od nowa, to też bym wybrał tę spółkę. Mając oczywiście te doświadczenie, jakie mam w tej chwili. Chociażby z tego powodu, że uważam, że ta spółka jest po prostu z tych trzech najlepsza. Ja nie narzekam, ja cieszę się z tego, co mam. Czasami się zastanawiam, niektórzy kierowcy latają jak to się mówi, kot z pęcherzem i to w jednej, to w drugiej firmie, to w trzeciej, nie mogą sobie miejsca zagrzać, a ja jestem raczej taki bardziej stabilny. Jak już się zatrudniam, to nie po to, żeby zaraz szukać innego miejsca pracy. No chyba, że naprawdę jest tragicznie, no to wtedy tak, ale jak do tej pory nie miałem aż takich problemów, żeby, nie wiem, popracować pół roku i trzeba było pracę zmieniać. Także myślę, że taka dosyć krótka, węzłowata odpowiedź na ten temat. Gdybym zaczynał od nowa, myślę, że wybrałbym ponownie tę samą spółkę. I pytanie kolejne, jeszcze jedno. Tutaj mamy znowu kilka pytań. I teraz tak, Zajczyk pyta. Nawiązując do pytania o ulubioną muzykę w poprzednim Q&A, które autobusy mają najlepsze nagłośnienie i w ogóle, czy wszystkie autobusy posiadają radio i nagłośnienie? No z tym to jest tak, że te nowe wszystkie autobusy, no to one w standardzie mają mikrofon u kierowcy i głośniki, no bo muszą być zapowiedzi głosowe i komunikaty czytane przez Grażynę. Więc one mają jakieś tam nagłośnienie, no ale jakość tego nagłośnienia, no to sami słyszycie, jaka jest. A jeśli chodzi o kabinę kierowcy, no to wiadomo, w standardzie teraz też jest radio montowane i montowane są w standardzie też głośniki. Powiem szczerze, że jakość tego nagłośnienia, no to wiadomo, nie jest to jakaś tam powalająca. Te radia na przykład w naszym sprzęciorze, który już ma 7 lat chyba, tak? Od 2017 roku. Nie wiem, co się dzieje, ale te radio jest coraz bardziej głuche. Mam wrażenie, że po prostu gdzieś brakuje mu masy najzwyczajniej w świecie.
jak ktoś trochę się orientuje w sprawy elektroniczne, to wie, że antena, która ma kiepską masę, będzie kiepsko funkcjonować w autobusie, w samochodzie. A jak wiadomo, samochody są teraz robione, autobusy przede wszystkim są robione po części z tworzywa, szczególnie jeśli chodzi o jakiegoś kompozytu, szczególnie jeśli chodzi o jakieś dodatkowe elementy, na przykład pokrycie dachu, nie wiem, czy jest wykonane z metalu, czy jest z blachy, czy jest wykonane z jakiegoś szkieletu metalowego plus jakiś kompozyt, ale mam wrażenie, że te radio po prostu straciło masę. I normalnie te radio, które na początku jeszcze w miarę jako tako działało, tak teraz działa gorzej. A jeśli chodzi o sam dźwięk, no to wiecie, no w kabinie kierowcy nie potrzebne jakiegoś tam specjalnie dobrego nagłośnienia, żeby słuchać sobie radia w czasie jazdy, więc nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Byleby to po prostu działało i nie szumiało, bo czasami takie szumiące radio bardziej wkurza niż nastraja do jazdy. Pytanie drugie. Jak wygląda sprawa ze spalaniem w autobusach? Ile mniej więcej spalają takie autobusy? Rozumiem, że sytuacja może być różna w zależności od linii dnia i czy jest duża różnica między 12 a 18-metrowym spalaniu. Słuchajcie, z tym spalaniem to jest tak, że jakby zapytać producenta autobusu, ile pali dany autobus, to producent powiedział tyle, ile się wleje. To tyle spali. No bo i tak naprawdę jest. Ten sam autobus w mieście Białystok będzie palił inaczej, ten sam autobus w mieście Warszawa będzie palił inaczej. Ten sam autobus będzie palił inaczej, jeżdżąc o godzinie 8 rano i o godzinie 12 w południe. Wszystko zależy od natężenia ruchu, od nogi kierowcy też, od ilości pasażerów, których się wiezie, od pogody, od wielu czynników. Także tak naprawdę nie ma jakiegoś takiego, jak to w osobówkach jest czasami, na pierwszym miejscu podawane spalanie autobusu. Nie ma czegoś takiego. Ale jeśli chodzi o wyświetlenia, jakie pokazuje komputer w czasie jazdy, to można powiedzieć mniej więcej tak, że te krótkie autobusy mają spalanie na poziomie, przynajmniej z tego, co się orientuję. Tylko widzicie, ja wam dokładnych danych nie podam, dlatego że ja na przykład nie jeździłem tymi Solarisami trzeciej generacji, kiedy one były jeszcze nowe. I one wtedy jako nowe paliły na pewno inaczej niż teraz. W tej chwili na przykład wyświetla się, że taki autobus spala między 35 a 40 litrów na 100 km. Krótki. A na przykład już przegubowy wyświetla powyżej 50, między 50 a 60. Z kolei w tych nowocześniejszych, w naszym na przykład jest spalanie w okolicach 50 litrów na 100 km. A z kolei na przykład w krótkim to jest też coś powyżej 30 chyba, z tego co pamiętam. Także to jest, no jest różnica między długim a krótkim na pewno. Nie wiem, czy to duża, czy mała, ale jest. Mnie bardziej ciekawi, bo nigdy nie jeździłem hybrydą. To musiałby się wypowiedzieć ktoś, kto jeździł na przykład autobusem hybrydowym, które swego czasu były bardzo zachwalane. Czy one faktycznie mniej palą, czy nie? Bo ktoś mi mówił, że one wcale niewiele mniej palą niż na przykład zwykły autobus spalinowy, więc ta hybryda tak naprawdę to takie trochę lizanie loda przez szybę, można powiedzieć. Także tak to mniej więcej wygląda z tym spalaniem. A ilość tak naprawdę spalanego paliwa to zależy właśnie od warunków. Włączy się ogrzewanie czy klimatyzację, spalanie gwałtownie wzrośnie. Wejdzie więcej osób, to spalanie będzie jeszcze większe. Zauważcie, że między przystankami są bardzo małe odległości, więc tak naprawdę co chwilę jest hamowanie i ruszanie. Więc to spalanie też jest większe na przykład niż w takim autobusie na 104, który między przystankami ma kilka kilometrów, a nie kilkaset metrów. Czy nawet kilkadziesiąt metrów czasami. Nie ma tu tyle skrzyżowań. Także to wszystko jest naprawdę uwarunkowane bardzo wieloma czynnikami. I rozmawianie na temat spalania autobusów miejskich to jest temat rzeka. Nawiązując do poprzedniego pytania, czy kierowcy są jakoś rozliczani z paliwa? Czy mają jakieś limity na paliwo i za zbyt duże zużycie są jakoś dodatkowo rozliczani lub wynagradzani za oszczędną jazdę? Pozdrawiam i mam nadzieję, do zobaczenia. Słuchaj, no więc kiedyś tak było. Za czasów jeszcze MPK, to wiem, że kiedyś kierowcy opowiadali, że mieli oszczędności za oszczędność paliwa byli rozliczani, mieli z tego powodu nagrody. I stąd może też wzięły się takie stereotypowe myśli typu, że kierowca nie włącza ogrzewania, bo oszczędza na paliwie, albo nie włącza klimatyzacji, bo oszczędza na paliwie.
Teraz nie ma czegoś takiego na szczęście w Białymstoku. Nie wiem, jak jest w innych spółkach, ale przynajmniej w naszej nie ma czegoś takiego, że karani jesteśmy na przykład za nadmierne zużycie paliwa. Były jakieś tam wcześniej różnego rodzaju próby uregulowania tego czy coś, ale to i tak za bardzo się nie sprawdziło, bo no bo tak jak mówię, spalanie autobusu to jest temat rzeka i można na ten temat pisać książki. A poza tym autobus, który, nowoczesny autobus, który będzie zbyt delikatnie, że tak powiem, obsługiwany, w sensie będzie jeżdżony za bardzo delikatnie, to najzwyczajniej w świecie przestanie jeździć, bo zacznie wywalać kontrolki, zaraz pozapychają się, zapcha się DPF, zaraz wyskoczą kontrolki silnika, straci moc, zaraz trzeba będzie czyścić układ wydechowy i tak dalej, i tak dalej. Nowoczesne autobusy zupełnie inaczej funkcjonują niż takie na przykład stare Mazy czy jakieś inne. Tam nie było DPF-ów, nie było komputerów i tym podobnych rzeczy, więc to wszystko inaczej funkcjonowało. Także zbyt oszczędna jazda też nie popłaca z tego względu, że no później wiadomo, zaraz są naprawy, które są kosztowne. No i to mija się z celem, tak mi się wydaje. Dlatego chyba nie ma czegoś takiego jak limit spalania i jazda w jakichś tam granicach rozsądku, nie wiem, w jakichś normach i tak dalej, bo to po prostu się nie sprawdza, no, najwyraźniej w świecie. Nawet sami producenci mówią, że przecież te DPF-y muszą się wypalać, więc muszą osiągnąć odpowiednią temperaturę. Żeby odpowiednią temperaturę osiągnąć, to muszą odpowiednie obroty też być silnika. Więc to wszystko jest ze sobą powiązane. Jak będziemy jeździć zbyt delikatnie, przyspieszając delikatnie, to nawet odpowiedniej temperatury się nie wytworzy do wypalania tej sadzy całej. Z praktyki wiem, że ten autobus, którym się jeździ zbyt delikatnie, po jakimś czasie po prostu traci moc. Zaraz wywala kontrolki, zaraz wywala błędy, zaraz zaczynają się jakieś tam problemy i kosztowne naprawy, więc nie wiem, czy to w ogóle ma sens. Oszczędzanie na paliwie. Czy więcej się cię zapłaci za paliwo, czy więcej się zapłaci później za ewentualne naprawy silnika, wymiany jakichś tam podzespołów. Bo to tym się później kończy. Takie bardziej fachowe pytania to trzeba do mechaników by było zadać, a nie do mnie, bo ja może jestem mechanikiem, ale nie naprawiałem nigdy autobusów. Trochę mniejszego kalibru mechanikiem jestem. Jeszcze za moich czasów DPF-ów nie było. Pytanie kolejne, tylko muszę znaleźć oczywiście. Nie wiem, dlaczego w internecie szukam, jak mam to przecież tutaj. Pytanie tego typu. Jaki ma pan stosunek do innych kierowców w spółce? Jak najbardziej pozytywny i przyjazny. Zresztą nie tylko do w spółce swojej, ale też do spółce innych, do spółek innych. Pozdrawiamy się na trasie i jaki mogę mieć stosunek? Ja tam wrogich stosunków nie mam do nikogo, no chyba, że ktoś ewidentnie chce tego, no to wtedy do takiej osoby się ma wrogi stosunek, ale jak na razie nie ma z tym problemu. Także jak najbardziej pozytywny stosunek mam do wszystkich. Według pana łatwiej się jeździ autobusem 12 czy 18 metrowym? No to takie trochę pytanie tego typu, czy łatwiej się jeździ ciężarówką czy maluchem na przykład. No na pewno łatwiej się jeździ krótszym, przede wszystkim jeśli chodzi o manewry. Co prawda my jeździmy tylko do przodu tak naprawdę. Na szczęście nie musimy cofać i gdzieś tam parkować, nie wiadomo gdzie. No ale w razie na przykład czasami objazdów, to powiem wam, że przegubem trzeba dwa razy się zastanowić, czy gdzieś tam wjechać, żeby nie utknąć, tak jak kiedyś jakiś kierowca wjechał między bloki i później był problem z wyjechaniem, bo się nie zmieścił gdzieś tam. Także na pewno trudniej się jeździ przegubowym. Chociaż powiem wam szczerze, jak ja się przysiadłem po raz pierwszy na przegubowca, to jedyne czego się bałem to tego, że ja na zakrętach będę naczepą jeździł po poboczu. A tak naprawdę nie było wcale tak źle. Wystarczy tylko obserwować lusterkę i zachować odpowiednią odległość od krawężnika. Tak jakby większym łukiem wjeżdżać w zakręty i z tym nie powinno być problemu.
Tak mi się wydaje. A jeśli chodzi o jazdę na wprost, to bez znaczenia. Czy jedziesz krótkim, czy długim, nie ma najmniejszego znaczenia. No oczywiście ma znaczenie przy wyprzedzaniu, na przykład jeśli w ogóle się wyprzedza, bo autobusem raczej miejskim się nie wyprzedza, chyba że się omija kogoś stojącego na przykład na poboczu, ewentualnie gdzieś właśnie jak buspas nam zajmie, albo na przystanku na przykład ktoś stanie, no to wtedy wiadomo, trochę łatwiej jest wyjechać jednoczłonowym niż przegubowym. A tak to bez znaczenia tak naprawdę. Najgorzej jest właśnie, kiedy trzeba cofać, czy gdzieś właśnie w ciasnych uliczkach się mieścić. To jest wtedy gorzej przegubowym. Szczególnie jeśli chodzi o objazdy, no bo wiadomo, jak trasy są wytyczone, no to nie są wytyczane tam, gdzie autobus nie może wjechać, tylko po prostu tam, gdzie ktoś już to wcześniej sprawdził. Natomiast jak już czasami są objazdy, to nikt nie sprawdzał, czy tam się akurat przegubowiec zmieści. Więc wtedy bywa różnie. Czy do autobusów wsiadają czasami osoby, które kontrolują kierowców, ich styl jazdy i tak dalej? No, można powiedzieć, że tak. Są osoby, które sprawdzają. Na szczęście są to chyba tylko dwie osoby, które dokonują takich kontroli, więc nie tak często można na nie trafić. Ale są takie osoby, więc trzeba cały czas starać się jeździć tak, jakby się jeździło właśnie, kiedy z tyłu ktoś nas kontroluje. Także to by było tyle, jeśli chodzi o te pytania. Jak słyszycie jakieś dziwne odgłosy gdzieś tam w tle, to mój pies chrapie, więc nie zwracajcie na to uwagi. No psa nie mogę wyłączyć, a to miejsce, gdzie ja teraz jestem, najlepiej się tu nagrywa, a pies postanowił właśnie tutaj spać. Pytanie jeszcze jedno. Jak kierowcy wiedzą, gdzie jechać, gdy pierwszy raz są na nowej linii? Na przykład, gdy kierowca nigdy nie prowadzący linii numer 16 zostaje tam wysłany. No to już chyba wypowiadałem się na ten temat trochę. To już jest tak naprawdę problem kierowcy. Na szczęście dzisiaj mamy XXI wiek, nowoczesną technikę, mamy GPS, mamy Google Maps. Można sobie włączyć, przestudiować trasę przed wyjazdem, którędy jeździ. Są nawet linie na mapie zaznaczone, autobusowe, więc myślę, że dzisiaj to nie problem. Kiedyś to był problem, pomyślcie sobie w latach 80., 90. jeszcze nawet, kiedy nie było GPS-a, kiedy nie było takich nawigacji jak w tej chwili. Wtedy to był problem. Jeszcze w takim mieście jak Białystok to może nie być wielkim problemem, ale pomyślcie sobie w Warszawie, w Gdańsku, w tych dużych miastach, tam gdzie jest po prostu potężna komunikacja. Tam się połapać, jeśli chodzi o linię, to naprawdę aż mi dreszczyk na emocji normalnie na skórze przechodzi, jak sobie o tym pomyślę. Jakie tam muszą mieć wyzwania kierowcy pierwszy raz wsiadający za kierownicę autobusu miejskiego. Także w dzisiejszych czasach myślę, że to nie problem dla kogoś, kto jest sprytny i obrotny, to włączy sobie telefon, przestudiuje trasę i doskonale wie, jak jechać. Przeważnie jest tak, że nigdy się z zaskoczenia linii nie dostaje, więc jeśli na przykład dzisiaj dowiaduję się, że jutro mam 16, czy ja akurat nie mam 16, bo to inna spółka, ale przykładowo, że jutro dostaję linię na przykład 105 powiedzmy i ja nie wiem, jak ona jeździ, no to jest szansa jeszcze dzisiaj przejechać się tą linią i zobaczyć, którędy jeździ. To jest jeden sposób, a drugi sposób, tak jak mówię, no sprawdzić na mapie. Ale wiadomo, że fizycznie przejechać się zawsze jest najlepiej. Ja jak zaczynałem pracę, to pomimo tego, że znałem praktycznie wszystkie linie, którymi jeżdżę tutaj, to niektóre linie musiałem sobie po prostu odświeżyć, przejechać się fizycznie normalnie. Wsiadałem w autobus i jeździłem. Dostałem bilet bezpłatny, więc tym bardziej mogłem sobie pojeździć. A wcześniej jeszcze jak nie miałem biletu bezpłatnego, to jeszcze miałem bilet miesięczny. Więc też mogłem to wykorzystać, zanim zacząłem pracę, no i po prostu człowiek się uczy tej trasy, no nie ma innej możliwości, niestety. Tak to wygląda. I jeszcze jedno pytanie w tym Q&A. Pytanie, jak wyglądają pierwsze objazdy? Wybucha panika wśród pasażerów, czy raczej na spokojnie jest wśród pasażerów? Pozdrawiam. Słuchajcie, to jest też temat rzeka. Ale to jest zawsze ciekawe, bo ja czasami to lubię objazdy, bo zawsze to coś nowego dla kierowcy, no jakby nie patrzeć.
jazda cały czas tą samą trasą bywa dla niektórych nudna już po jednym okrążeniu, a co mówić kierowca, który jeździ tą trasą już od 10 lat i, znaczy no nie codziennie, ale powiedzmy już pracuje 10 lat i co jakiś czas ma tą trasę i jeszcze po 5, 6 czy 7 czy nawet 8 niektóre przecież rozkłady mają kółek w ciągu dnia. No to się nudzi, nie? Więc jak tak naprawdę jak pojawiają się jakiekolwiek objazdy, to dla kierowcy jakaś frajda jest, bo zawsze coś nowego. Gdzieś nową drogą trzeba pojechać jakoś. Zawsze to inaczej czas mija wtedy. No ale wtedy zaczyna się panika, tak jak piszesz, wśród pasażerów. Nie zawsze, ale czasami tak. Niektórzy na początku myślą, że kierowca się pomylił, bo oczywiście jeśli jest objazd, no to kierowca nie musi każdego z osobna powiadamiać o zmianie trasy. Kiedy na przykład jest jakiś wypadek, i na przykład droga jest zamknięta, dostajesz wiadomość, że musisz jechać objazdem, no to wtedy trzeba powiadomić pasażerów. Ale wiadomo, nigdy nie ma czegoś takiego, że wstajesz, powiadamiasz i wszyscy jak jeden mąż cię słuchają i wszyscy wiedzą co i jak. Zawsze znajdzie się ktoś, kto czegoś nie usłyszy i będzie w szoku, jak na przykład zaczniesz jechać inną drogą. Więc wtedy powstaje właśnie taki moment takiej niepewności, moment paniki u niektórych. Nie wiedzą, co się dzieje, nie wiedzą, którędy. Zaraz zaczyna się dopytywanie, co się dzieje. Normalna rzecz, no bo jak jedziesz inaczej niż zwykle, to przecież tak właśnie jest. Ale powiem wam, że często, gęsto jest też tak, że niektórzy nawet nie zorientują się, że w ogóle jechałem objazdem, bo tak byli zajęci telefonem, że nawet się nie zorientowali. No bo jeżeli nawet jadę objazdem, no to w końcu po jakimś czasie wracam na tą swoją trasę. I jeśli ktoś jedzie na przykład na gdzieś dalej, to dla niego wszystko jedno, czy pojedzie tędy, czy tamtędy, tak jak dla kierowcy. Tak samo jak niektórzy myślą, że kierowca odjechał wcześniej z przystanku, bo chce mieć dłuższą przerwę. Nie. Kierowca się nigdzie nie spieszy tak naprawdę. Kierowca przerwę swoją i tak odbędzie, a tak naprawdę jak odjeżdża, znaczy może nie tyle za wcześnie, co odjeżdża o czasie, to tylko po to, żeby wam było wygodniej, a nie dla nas. Bo ja jeżdżę na przykład do 23:30 przykładowo i dla mnie wszystko jedno, czy ja będę o czasie, czy ja będę po czasie. No przed czasem nie mogę być, bo wtedy ja będę ukarany za to. Ale chodzi o to, że kierowca się nie musi spieszyć, bo jemu wszystko jedno, czy on będzie o 23:30 kończy pracę, a nawet jak skończę później, to tylko dla mnie na korzyść. Więc tak naprawdę nie wiem, nie rozumiem niektórych kierowców, którzy się tak spieszą, no chyba, że faktycznie chcą mieć tą swoją przerwę o czasie, bo przecież przerwa i tak jest dla kierowcy, więc czy o czasie, czy nie, to trzeba ją wykorzystać. W każdym razie, jeśli chodzi o objazdy, to tak jak mówię, różne są reakcje. Najczęściej jest tak, że no niektórzy ludzie się orientują, że na przykład od godziny tej i tej będą objazdy i nawet nie pytają. A są tacy, którzy oczywiście nigdy nic nie wiedzą i choćby głosili o tym, ogłaszali o tym w radiu, w telewizji, w tych SMS-em nawet, żeby dostali komunikat, to i tak zawsze będą zszokowani, że coś się dzieje. Także to wszystko zależy od człowieka, to wszystko zależy od pasażera. Każdy jest inny, jak to zwykle w życiu bywa. I każdy też inaczej zareaguje. Największe problemy to są wtedy, kiedy są takie organizowane takie imprezy, jak na przykład był wtedy ten wyścig kolarski, kiedy pół miasta jeździło innymi trasami. Wtedy to dopiero jest dramat dla ludzi. Bo jeżeli ktoś chciał podjechać dwa przystanki, a ja na przykład skręciłem w lewo czy w prawo i przez to, że musiałem objeżdżać gdzieś nie wiadomo którędy, to ktoś zamiast przejechać dwa przystanki, to będzie musiał jeszcze, oprócz tego, że przejedzie więcej, to jeszcze będzie musiał więcej pieszo iść. No to wtedy, wiadomo, skupia się też na kierowcy czasami, niektórzy się wyżywają, że tak powiem, za te objazdy, tak jakby to była moja wina. Tak jak mi się kiedyś oberwało za to, że o godzinie 16:30 miała być zamknięta odcinek drogi tutaj przy Krystalu. Ja jeździłem wtedy 26, była godzina 16:05, czy tam 16:10, ja jechałem w stronę Kleosina, wyjeżdżam w Malmeda, się okazuje, że już droga zamknięta, która miała być zamknięta dopiero za 20 minut. Więc ja jeszcze jechałem po staremu, a ktoś się pospieszył, zamknął drogę, no i czemu ja jestem winny temu? A do mnie wtedy wyskoczyło dwóch takich gości z pretensjami, że ja nie wiem, nie umiem jeździć. No i o co im chodzi tak naprawdę? Zawsze można pójść pieszo, jak się nie podoba. Poza tym, no, ja nie jestem
jakoś jasnowidzem, że droga, która miała być zamknięta o 16.30, została zamknięta 20 minut wcześniej i ja powinienem pojechać prosto, a nie skręcać w Białówny na przykład. No i wtedy powstają właśnie takie momenty, jakieś takie, wiecie, niepotrzebne zgrzyty między kierowcą a pasażerami, tak jakby tu zresztą kierowca winny był temu. Także różnie to bywa, naprawdę. Pracując jako kierowca trzeba być odpornym na wiele rzeczy, chociażby właśnie na taki czynnik ludzki, czyli zwykła taka agresja. Jeszcze jak na przykład ktoś wraca z pracy zmęczony, chce jak najszybciej dotrzeć do domu, a wtedy na przykład są organizowane jakieś objazdy, no to wiadomo, że człowiek będzie się pieklił, bo chciał być jak najszybciej w domu, a tu jeszcze jakieś objazdy, nie wiadomo, którędy pojedzie, a na koniec jeszcze się okaże, że będzie musiał tupać ileś tam set metrów, czy może nawet kilometrów, żeby dojść do domu. Także się wcale nie dziwię z jednej strony, no ale z drugiej strony, co my kierowcy mamy wspólnego z objazdami? My tylko wykonujemy to, co nam każą. Jest droga prosta, to jedziemy prosto. Są objazdy, to jedziemy objazdem. I nic na to nie możemy poradzić. Także tak to mniej więcej wygląda. Takie to były pytania. I chyba to będzie ostatnie pytanie, jak dobrze pamiętam. Nie widzę tu więcej żadnych innych. To ma wystarczy na dzisiaj. No, także słuchajcie, zadawajcie kolejne pytania. Zadawajcie kolejne pytania, ja będę odpowiadał. Zadawajcie pytania pod tym odcinkiem Q&A. Możecie zadawać pod innymi filmami też, tylko zaznaczcie, że są to pytania do Q&A. Bo jak nie będziecie zaznaczać, to nie będę wiedział, czy mam od razu odpowiadać pisemnie, czy chcecie, żebym te pytania przeczytał w odcinku Q&A. Także tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na kolejne odcinki, zarówno Q&A, jak i Dziennika Kierowcy. I do zobaczenia. Trzymajcie się i szerokości.